Cześć, witam Was w drugim odcinku nowej serii. W tym odcinku chciałem się podzielić z Wami tematem miłości i tematem lęku i tym, co nas motywuje do działania. I może zacznijmy właśnie od Słowa Bożego, od pierwszego listu Jana, 4 rozdziału, wersety 18-19. Także możecie go razem ze mną przeczytać sobie. W miłości nie ma lęku, doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. I słuchajcie, tu chciałem się z Wami podzielić właśnie naszym obrazem Boga i tym, co nas motywuje do działania dla Niego. Bo ja sam w swoim życiu miałem takie doświadczenie, że patrzyłem na Boga jako na surowego sędziego, który jest gdzieś odległy, i tylko czeka właśnie, aż nam się noga powinie, aż będzie mógł nam pokazać, wiecie, że jesteśmy słabi, że upadliśmy i że chce nas jak najszybciej osądzić. I w takim patrzeniu na Boga, jakby patrząc teraz wstecz, mogę powiedzieć, że mną bardziej kierował lęk przed Bogiem, przed tym, że będę osądzony, że muszę być dobry, że Bóg jest, wiecie, taki straszny, surowy, zamiast miłość, a miłość powinna kierować naszym postępowaniem, nie? Jakby i dalej w tym rozdziale przeczytamy, że Bóg jest miłością. Święty Jan pisze o tym, że Bóg jest miłością. I to jest tak niesamowita prawda, że Bóg nam kibicuje. Że tak naprawdę On nas w tych upadkach, w naszych potknięciach, On nas kocha. Że to nie jest tak, że wiecie, my zgrzeszymy, upadniemy i teraz musimy od nowa wszystko pracować, budować od zera, od punktu wyjściowego, tylko no, słuchajcie, On wie, że my upadamy, wie, że jesteśmy słabi i ważne jest, żeby nie uciekać przed Nim w tych grzechach, w tych upadkach i żeby nie być takim lękowym, schowanym przed Nim, tylko żeby w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, szukać Jego, szukać relacji z Nim. Przecież On jest dobrym Ojcem. Naprawdę. I On chce, żeby nam wyszło. On naprawdę nam kibicuje. Także, wiecie, miłość taka synowska, a miłość niewolnicza, jakby wykluczają się nawzajem. Znalazłem gdzieś komentarz właśnie do tego fragmentu Ewangelii, który tak brzmiał. I myślę, że jest to prawda, że nie można być jednocześnie takim niewolnikiem i działać tylko z lęku i z tego, że Bóg każe ci coś zrobić, a jednocześnie jakby być synem, który kocha. Jakby, że musimy troszeczkę wybrać i ten moment, myślę, i to działanie, ta motywacja właśnie przez miłość musi być taki moment w naszym życiu, kiedy doświadczymy tej miłości. I to jest ważne, żebyśmy szukali tego, żebyśmy wołali do Boga, że jeśli nie doświadczyłeś spotkania z Nim, jeśli nie doświadczyłeś tego, że Cię kocha, jeśli nie doświadczyłeś tego, że On naprawdę jest dobrym Ojcem, to zgłębiaj Słowo Boże. Szukaj w Słowie Bożym. Tam naprawdę Bóg jest przedstawiony w wielu miejscach jako kochający Ojciec. Jezus jest przedstawiony jako kochający. I On naprawdę nam kibicuje, także wołajmy o to doświadczenie miłości Boga, bo wtedy będziemy czynić wszystko dla Niego z miłości i w wolności, a nie dlatego, że musimy i boimy się po prostu kary. Także tyle na dziś. Z Bogiem.